Za rozwojem Katowice pierwszy trening w 2023 roku. Nasza drużyna zakończyła świąteczną noworoczną przerwę i dziś o 13:45 spotkała się przy Asnyka. Pierwsza jednostka za nami, ale to jest taki okres przejściowy jeszcze, bo można powiedzieć, że ten czas został tak podzielony na takie etapy. Teraz przez miesiąc znowu trenujemy, później chłopaki będą mieli około 7 dni wolnego. No i zaczynamy taki prawdziwy okres przygotowawczy, 5-tygodniowy. Ale teraz mamy też bardzo ciekawy ten okres, bo gramy fajne sparingi. Gramy z drużynami, między innymi z Górnikiem Zabrze, z Gwarkiem Tarnowskiej Góry, więc Zagłębiem Sosnowiec, fajne mecze sparingowe przed nami. A jeśli chodzi o jednostkę treningową, to taka forma adaptacji trochę do tego okresu. Najważniejsze, nic się nikomu nie stało, dużo uśmiechów było. My jako trenerzy jesteśmy bardzo zadowoleni. Widać było radość tych chłopaków, że wrócili do treningu i widać było jakość przede wszystkim, bo wydawało nam się, że będzie to wyglądało troszkę słabiej, ale jak się to rozruszało, no to naprawdę jesteśmy zadowoleni. W dzisiejszych zajęciach pod okiem trenerów Wróbla i Bosowskiego wzięło udział 26 zawodników stanowiących kadry zespołu juniorów starszych i czwartoligowego. Na boisko wybiegli już Fabian Cieślar i Bartosz Golik, wracający do zdrowia po urazach. Dobrze, tylko po 2 miesiącach wejść w trening to masakra jest, ale tak naprawdę przez ten okres 2 miesięcy też tam pracowałem, także jest w porządku. Fajnie, pierwszy trening, cieszę się, już boisko poczułem, że trochę już piłką pograłem. Tak naprawdę jeszcze nie ma całej ekipy bramkarskiej, bo z obozu wracają, więc tak naprawdę w treningu bramkarskim nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jestem dobry, myślę. Jak powiedział nasz kapitan, nasi 4 młodzi bramkarze dołączą do zespołu we wtorek, bo kończyli dziś z trenerem Kolonką zgrupowanie w Szalowej. Na Asnyka brakowało też dziś juniorów Miłosza Machalskiego i Szymona Andrejczyka, rehabilitujących się od dłuższego czasu po urazach. Zza linii bocznej zajęcia obserwował natomiast Patryk Gębicki. Do takiego widoku zdążyliśmy się już niestety przyzwyczaić. Nasz napastnik, król strzelców poprzedniego sezonu 4 Ligi Śląskiej, od sierpnia jest wyłączony z jakiegokolwiek wysiłku z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Czekam do 23 stycznia. Mam rezonans. Miałem mieć w grudniu, ale niestety mieli awarię sprzętu, no i zostałem przesunięty na 23 stycznia. Konsultowałem to z moim doktorem. Powiedział, że nawet i lepiej, no bo tutaj czas działa na korzyść, bo to potrzebuje czasu, musi się leczyć. Więc powiedział, że z jednej strony to jest w miarę dobra decyzja. No i nic, no, czekamy do stycznia i zobaczymy, jeżeli wynik wyjdzie pozytywny, no to będą kolejne, dalsze badania pod kątem wejścia w jakikolwiek ruch. To jest jakoś sprecyzowane czasowo, kiedy to może nastąpić, jeśli wszystko pójdzie po twojej myśli? W co wierzymy oczywiście? Ja też w to wierzę, że będzie po mojej myśli, że wyjdzie wszystko pozytywnie. Jeżeli by tak było, to myślę, że w styczniu po tym rezonansie nastąpią kolejne badania wydolnościowe na pewno. Jak moje serce pracuje po tej całej sytuacji w wysiłku. Jakie są progi wydolnościowe dziś, już teraz po tej całej przerwie. No i powoli też wiadomo, trzeba wtedy będzie budować całą siłę mięśni, bo wszystko pospadało. No i to jest kolejne takie 2-3 miesiące walki o powrót do samego treningu. Ale gdzieś chciałbym usłyszeć tą informację, bo byłbym z tego bardzo szczęśliwy, choćby nawet jeżeli mógłbym wrócić na siłownię albo chociaż nawet tu na bieżni pobiegać. Tylko po prostu dostać tę informację, że jest już lepiej, że jest już ok. Na ten moment czekam z niecierpliwością. I my też czekamy z niecierpliwością. Mowa o zawodniku, który w poprzednim sezonie zdobył 30 bramek i był jednym z liderów zespołu. Patrząc jednak realnie, jeśli powrót Czesia na ligowe boiska byłby datowany na końcówkę tego sezonu,
przyjęlibyśmy taki scenariusz z zadowoleniem. Bardzo liczymy na powrót Patryka Gębickiego. Sami wiemy, jak dużo straciliśmy, szczególnie na samym początku, kiedy dowiedzieliśmy się o jego problemach zdrowotnych, ale jesteśmy dobrej myśli, ma za jakiś czas badania. Tam dokładny termin został podany, więc trzymamy mocno kciuki, że będzie dobrze. Nie sposób pominąć, że dziś przy Asnyka brakowało jeszcze innego ważnego dla naszej drużyny zawodnika. Dawid Ciszewski jest testowany obecnie w Pniówku Pawłowice Śląskie. Środkowy pomocnik z rocznika 2002, który jesienią zdobył 2 bramki, z 9 zespołem trzeciej grupy trzeciej ligi ma trenować do końca tego tygodnia. Dawid Ciszewski przebywa teraz na takich małych testach, chce też zobaczyć, jak to wygląda w innym klubie, więc na tą chwilę nic się nie powinno wydarzyć takiego, że ktoś od nas odejdzie, jeszcze tylko Kuba Haładyn, który dostał też zapytanie, ale w tym momencie chcemy się skupić na tym, żeby zbudować mocną kadrę, która będzie po prostu walczyła. Rozwój buduje kadrę jak zwykle tylko w oparciu o wychowanków Akademii, ale musi też budować pewność siebie wynikającą z przeprowadzki. Nowy miejski obiekt przy Asnyka 27, oddany do użytku w październiku, to dla naszego klubu wejście w lepszą codzienność, do której jednak sportowo trzeba się przyzwyczaić. Boisko jest o 4 metry mniej szerokie niż kolejarz, który przez 2,5 sezonu był naszą prawdziwą twierdzą. No z każdą jednostką treningową, każdy z nas się czuje coraz lepiej, mamy naprawdę świetny obiekt, cały czas o tym mówimy, także nic tylko się cieszyć, nic tylko ciężko pracować i rozwijać tych młodych chłopaków, bo to jest najważniejsze w tej naszej pracy w tym klubie. Czujecie się tutaj już jak u siebie na Asnyka? Ja już tak. Jak sobie przyniosłem buty i rękawice, wszystkie z domu, no to już się czuję to jak w domu. Że jednak przychodzę tylko na trening, tak naprawdę ze sprzętem jakimś, odzieżą termiczną, no i po prostu, żeby się umyć po treningu. No to już jest takie odczucie, że znowu jest tak, jak było kiedyś na zgodę, że przychodziłeś tylko z moim plecaczkiem i tak naprawdę, no bajka, no coś pięknego. To, że to jest mniej szerokie w porównaniu do kolejarza o 4 metry, na ile nam to może przeszkodzić? A mi się wydaje, że mam taką jakość, że się o to nie martwię. Tyle, tak po prostu, tak mi się wydaje. Na pewno im szersze boisko, im większe, tym mamy atut, ale też czasem jeździliśmy na wyjazd, gdzie było naprawdę szerokie boisko i to, czy to na węższym, czy na szerszym wygrywaliśmy tak naprawdę. Może trochę spaść na jakości nasza gra, a z drugiej strony może to wyjść na lepiej, bo będziemy grać szybciej. Tak naprawdę, a może będziemy jeszcze lepiej grać w obronie niż gramy, będziemy jeszcze mniej bramek tracić, także może w tą stronę to pójdzie, także trzeba wszystkiego szukać pozytywów. Pewnie pamiętacie, gdy 2 lata temu po przystąpieniu do czwartoligowych rozgrywek mieliśmy problem z wyjazdami. Dlatego w okresach przygotowawczych naszym trenerom zależało, by jak największą liczbę sparingów zaplanować na boiska rywali. Teraz jest odwrotnie. By przyzwyczaić się do Asnyka, Rozwój będzie gospodarzem aż 7 z 10 sparingów. Jeszcze w ubiegłym roku pokonaliśmy tu Gwarka Ornontowice 1-0, a ponadto do Piotrowic tej zimy przyjechać mają m.in. rezerwy klubów pierwszoligowych Odry Opole, Zagłębia Sosnowiec i GKS Utychy. Podejmiemy też lidera zabrzańsko-bytomskiej okręgówki Orła Miedary oraz przewodzącą zabrzańskiej A-klasie Spartę. Na wyjeździe zmierzymy się z trzecioligowym Gwarkiem Tarnowskie Góry, juniorami Krakowi oraz AKS-em Busko-Zdrój. Ten ostatni sparing odbędziemy podczas zaplanowanego na luty zgrupowania. Już w piątek o 13 na Asnyka gościć zaś będziemy Górnika Zabrze, czyli lidera Centralnej Ligi Juniorów. Nie będzie tutaj jakichś mega założeń. Chcemy zagrać, przede wszystkim poruszać się po tym okresie przerwy. Zagramy większą ilością tak samo zawodników, żeby ci chłopcy mogli zagrać z Górnikiem Zabrze, jakby na to nie patrzeć, naprawdę z wielką firmą. I przede wszystkim nie chcemy, żeby się nic nikomu nie stało, ja to cały czas powtarzam, ale chcemy zagrać dobre zawody, bo tu każdy walczy o to, żeby dostać się na każdą jednostkę treningową do pierwszej drużyny, bo będziemy też szli teraz w kierunku takim, żeby te grupy były mniejsze, żebyśmy rotowali, żeby każdemu zależało pokazać się na tyle dobrze w danej jednostce treningowej, żeby dostać kolejną szansę w następnej. Trener Wróbel przywitał dziś drużynę w szatni krótkim zdaniem. Zaczynamy bardzo ważne pół roku. Z jednej strony przecież Rozwój czeka wiosną egzamin piłkarski, bo pozycja wicelidera ze stratą 3 punktów do sąsiadów z Podlesia zobowiązuje i pozwala marzyć. Z drugiej zaś strony przed szeregiem naszych juniorów z 2004 rocznika egzamin jeszcze ważniejszy, czyli matura.
Oczywiście Pozwala Marzyć to jest miejsce, które rodziło się w bólach, można powiedzieć, bo mieliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo, bardzo dużo tych problemów zdrowotnych, ale później chłopaki pokazali mega charakter, wykaraskaliśmy się z tych naszych problemów, no i tak jak powiedziałeś, jest o co walczyć, jest o czym marzyć, ale bardzo ciężki okres będzie tego pół roku. Zarówno, tak jak powiedziałeś, szkoła, bo mamy specyfikę pracy w tym klubie w tym momencie taką, że tu jest bardzo dużo młodzieży i muszę się skupić na tej nauce, połączyć to z graniem w piłkę nożną. Nigdy to nie jest łatwe, ale to jest jak najbardziej do zrealizowania, bo można grać w piłkę, studiować i się uczyć i łączyć to jedno z drugim, więc nie będzie to dla nich łatwe, ale jestem przekonany, że powinno to i pójdzie w dobrą stronę. Jak połączyć naukę z futbolem? Oto nasi młodzi zawodnicy mogą zapytać swojego szkoleniowca, który grając w ekstraklasowym Bełchatowie ukończył studia magisterskie na katowickiej AWF. A jeśli komuś podczas żmudnego okresu przygotowawczego brakować będzie mentalnej siły do treningów, niech posłucha tego, który dziś o treningach może tylko marzyć. Zrozumiałem teraz, że czasami ludzie odpuszczają. Człowiek jest mądry po fakcie, no teraz obserwuję, że ja sam chciałbym się teraz męczyć, sam chciałbym z nimi biegać, dostać, że tak powiem, w kość od trenera, ciężki trening. Wtedy się to docenia, no. Mam nadzieję, że to jeszcze poczuję, że z przyjemnością chcę wrócić do tej drużyny i strzelić bramkę jakąś w jakimś meczu, chcę poczuć znowu te same emocje, które wcześniej czułem. Tę wypowiedź u progu zimowych przygotowań dedykujemy naszym zawodnikom. Jakby to powiedział trener Wróbel, skoro jesteś na drugim miejscu, to znaczy, że jeszcze jedno przed tobą. Ligę można wygrać, można też zająć piąte czy szóste miejsce. Najważniejsze jednak, by po zakończeniu rundy wiosennej móc stanąć przed lustrem i z czystym sumieniem przyznać, że zrobiło się dla dobrego wyniku tyle, ile mogło. Rozpoczęcie czwartoligowej wiosny 11 marca z Ruchem Radzionków. Już teraz zapraszamy na Asnyka, podobnie jak na każdy zaplanowany tu zimowy sparing. A żeby nie było tak całkiem poważnie, niech jeszcze będzie coś wesołego. Po treningu drużyna odśpiewała zaległe 100 lat Mikołajowi Choleczkowi i Szymonowi Jarkowi. I z tym obrazkiem was dzisiaj zostawiamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech